Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na Speedrun 2.0, seria, w której opowiadam o swoich przemyśleniach podczas gry na żywo. Opowiadam o swoich planach, ruchach. Zaczynałem z rankingu 400. Moim celem jest dojście do 2400, chociaż tyle, albo aż tyle. Zobaczymy, jak to się potoczy. Mam przeciwnika 2263. Posunięcie C4. Zagrajmy E5. Pionkiem do centrum, skoczek, ok, jest taki ciekawy ruch, goniec B4 z zamiarem zbicia tego skoczka, można tak grać i tutaj po skoczku D5 właśnie, coś ciekawe, tym gońcem można ruszyć nawet na E7, to jest bardzo ciekawy ruch, ja zagram to posunięcie, dlatego że wybicie tego gońca jest czarnymi po prostu korzystne, to znaczy to jest takie normalne, to nie jest złe, czarnymi absolutnie, tak grywał m.in. Fabiano Caruana. Przeciwnik zagrał skoczek F3, to jest posunięcie, które prowokuje mnie do zagrania E4. Skoczek pójdzie tu, sprowokuje go tutaj i będzie taka dosyć ciekawa zadyma, mi się wydaje. Choć mogę też zagrać tak, całkiem normalnie, ale zagram jednak T4. Sprowokował mnie gość, dlatego tak spróbuję uczynić. Powiem, generalnie też tutaj mi się bardzo chce wyprowadzić figury typu skoczek F6. Takie posunięcie też jest ciekawe, wydaje mi się. Od razu tutaj skoczek może wlecieć. Nie za bardzo chyba tego chcę. Zagram C6. Mimo wszystko bicie. I tutaj chyba zbiję to skoczkiem mimo wszystko. Dlatego, żeby mieć D5 i żeby przede wszystkim mieć szybko zrobioną roszadę. Hetman zagrał na C2. No dobra, gramy tak. Tu się nic złego nie dzieje. Jest wybicie. I wydaje mi się, że bicie hetmanem jest bardzo sensowne. Dlatego, że atakuje od razu skoczka. Przeciwnik zagra E3, będzie mógł zagrać gońcem tutaj. Zastanawiam się, czy... Nie, zrobię roszadę. Jak goniec zagra, to zagram tutaj hetmanem. Ok. Robimy szybko roszadę. Rozwój jest bardzo ważny. Aha, zaraz, nie mogę zagrać tu, bo mi hetman zbije pionka. Choć to też jest dosyć interesujące, żeby oddać. Ale nie, nie oddam pionka. Zagram hetmanem na E5. Hetman w centrum czuje się mimo wszystko chyba tutaj całkiem dobrze. Goniec zagrał tutaj, roszada poszła, ok, pora chyba na wyprowadzenie figur, więc zagram skoczkiem na D7, aby z tempem zagrać na B6 albo na F6. O, jest F4, czyli od razu podważenie hetmana. No dobra, tutaj wbicie w szlocie jest raczej obowiązkiem. Skoczek prawdopodobnie odbije i tym hetmanem ustawię się na polu H5. O, odbiła wieża, więc to jeszcze jest ciekawsze. Myślę, że teraz skoczek na B6, aby tego gońca spróbować zbić, bo on tutaj celuje we F7. Mam też w zanadrzu taki ruch. Widzę, że przeciwnik chce mi tutaj rąbnąć z szachem. Nie mogę mu na to pozwolić. Zagram chyba G6. Tak, G6 będzie raczej dobrym posunięciem, bo też nie wpuszcza figury na F5. To jest też takie ograniczenie. Mam nadzieję, że to jest dobrze przemyślane, jeśli chodzi o grę. I teraz tutaj, dobra, zagram gońcem na G4, szybkie wyprowadzenie gońca. Oczywiście wieża G3 może zagrać, no to tym gońcem po prostu wrócę. Wieża F2, niechętnie, dobra, i wieża AD8. Już będę tutaj celował skoczka. Zobaczcie, jak on szybko wykonuje posunięcia, bardzo szybko. To jest zastanawiające. Skoczek D5 z chytrym planem, skoczek na B4, żeby zbić tu, potem zagrać C5. Jest A3. Ok, tu się zastanawiam, czy to działa. Bardzo możliwe, że tak. Skoczek E3. A nie, przepraszam, nie mogę, przecież goniec na końcu broni. Trochę mnie ponosi. Zagram wieżę. Wieżą na E8. Przygotuję po takim posunięciu prawdopodobnie uderzenie. Ono może być ciekawe. Wieża tu się może przydać. No właśnie, przeciwnik prowokuje. I taki ruch tu, tu. Będę atakował tu jakieś tam pionki. Dobra, idę w ciemno. Nie liczę za dużo. Czuję, to gram. To jest blitz. Znaczy, to jest na 10 minut, ale biorę dwa pionki, atakuję tutaj. Wiążę wieżę. On może goniec na C4 zagrać. W sumie nie mam chyba takich konkretnych super gruźb, tak jak teraz patrzę. O, goniec C4, to właśnie po tym ruchu chyba będę musiał tak skoczkiem po prostu zagrać. Może to poświęcenie nie jest do końca dobre. Może mnie jednak trochę poniosło w tej pozycji. Niepotrzebnie. Trochę szybko też to się dzieje. Na własne życzenie tak gram, ale mam nadzieję, że to się dobrze ułoży. Zobaczymy, jak przeciwnik zagra. No jest agresywnie. Przede wszystkim jest agresywnie, jest trochę inaczej niż standardowo.
Ważne jest to, że tu wieża nie może zagrać, tu wieża nie może zagrać, więc hetman póki co stoi w miejscu. Chcę zbić tu i wtedy będę miał jakość mniej w razie czego i dwa pionki. To też takie trochę nie do końca chyba poprawne, bo skoczek na E7 nie stoi optymalnie. Raczej po tym ruchu będę musiał po prostu zagrać skoczkiem, otworzę sobie wieżę i będę grał w szachy sobie dalej. Trochę się obawiam też tutaj tej diagonali w tym momencie. Ciężkie tutaj rzeczy się teraz dzieją. Przeciwnik się zamyślił. Grał dosyć szybko, a teraz ma czas właśnie na zagranie dosyć dobrych posunięć. Dobra, może troszeczkę jednak mnie ponosi w tych partiach. Za odważnie raczej to wygląda z mojej strony. Postaramy się poprawić, może bardziej solidnie, ale też wiecie, ja lubię troszeczkę zagrać ostro, to też jest raczej widowiskowe, ale to też troszeczkę u mnie się zmienia, bo kiedyś byłem bardzo pozycyjnym graczem, takim strategicznym powiedzmy, a polubiłem jednak te agresywne szachy, żeby się coś działo, żeby była jakaś zadyma, ale to nie przeszkadza mi też w graniu technicznych szachów i strategicznych. Lubię wszystko, ale póki co na ten moment sobie tak gram w miarę agresywnie. No przeciwnik myśli, no właśnie agresja powoduje, no szachownicy oczywiście, że przeciwnicy muszą się wysilać w dokładnym liczeniu. No tak, to już jest skonstruowane w szachach. Goniec C4, tak jak myślałem. Skoczkiem zagrać muszę na D5 od razu. Ja się w sumie z gońca C4 cieszę, bo ten skoczek tu nie stał za dobrze. On już wyszedł sobie i blokuje gońca. No i zobaczymy, co dalej. Ważne, że jest opanowana linia. Oczywiście on może jakieś zagrać H3. Tym gońcem będę musiał zwiewać nawet na C8. To nie będzie jakieś takie tragiczne, tak mi się wydaje. Bardziej bym się obawiał tutaj może bicia i hetman C3. Wybicie i jakaś wieża E3. To tam coś może spróbuję pograć. Właśnie jak nastąpi za duża redukcja figur, to będzie niedobrze. No właśnie, wieża tu się nastawia na pionkę. Na razie ona nie może zbić. Całe szczęście. Tutaj to przeciwnik mi zbije, ja zbiję, on zbije tu. Nie za bardzo wygląda to chyba ok. Ale zastanawiam się teraz nad tym ruchem, żeby po prostu tu skoczkę spróbować zbić. Dobra, wieża E4, próbuję agresywnie. Ważne jest to, że ta wieża nie może mnie przestraszyć. Znaczy tego hetmana mi nie może stąd wypędzić. Goniec również nie może mi wypędzić hetmana, bo zbijam skoczka. A bezpośrednio atakuje tutaj skoczka. Hetman D2. Hetman D2, bicie. I tu goniec. Oj, niebezpiecznie, bo tu goniec będzie straszny. Hetman D2, muszę się zastanowić po tym ruchu, co dalej. To znaczy zastanowić, tu już nie ma co się zastanawiać. F5 bardzo się chce zagrać, ale nie można, bo tu goniec strzela i potem H3 grozi. Ciężkie czasy przychodzą tutaj. Może po prostu tak zagrać. Bicie. Wygląda to co najmniej podejrzanie, ale przeciwnik się zamyślił. To jest taki znak, że może coś tutaj się wyklaruje. Zobaczymy. Moim celem jest zbicie skoczka oczywiście. Jak tutaj się uda, to będę miał jakość mniej i dwa pionki. To nie będzie zła pozycja wtedy z gońcem, jak sobie stanę na E6. To będzie nawet dobra pozycja. Ale hetman D2. To mnie zastanawia, bo to się tak wydaje naturalne, dlatego że chcę wybić hetmana, który wiąże wieżę. A odejście królem na H1 chyba nie ma na to czasu za bardzo, bo po prostu tutaj bije. Wprawdzie wiem, że on mi tam finalnie może zbić, ale ta groźba nie będzie chyba aż taka okropna, chociaż ciężko stwierdzić, bo może trzeba będzie te F5 zagrać jednak. H3 tu, G4, to G4 nie może, bo tu hetman będzie sobie działał. Hetman C1, a no właśnie. I teraz tak, bicie biorę pod uwagę. Goniec nie zbije, bo tu to jest dobrze, więc tutaj wieża zbija. I skoczek E3, a nie, tu nie ma widełek. Będę musiał chyba... bardzo ciężka decyzja. Wieża D7, ale on mi zbije tu.
No dobrze, zagrał tak jak przypuszczałem, czy hetman d2, czy na c1 to jest prawie to samo. Mój hetman nie ma za bardzo wyjścia, jak zbije tutaj. A no właśnie. Bije na d4, on mi bije tu, ja biję tu, tu wieża broni. On zbije tu, to luz, teoretycznie. Jak zbije wieża, to zbije tu. Chwila. Tu, 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 a. No właśnie, jak zbije tu, to mnie zbija tutaj. I tu jest ten problem. Trzeba chyba wziąć hetmana. Może po prostu wziąć hetmana, zagrać tak. On odejdzie skoczkiem tutaj i może tu gońcem po prostu się bronić. No chyba tak trzeba zrobić. Nie mam za dużego wyboru, niestety. Mniejsze zło trzeba wybrać i gram c5. No liczę na to, że też on mi zbije, to troszkę mi ułatwi pozycję, znaczy ułatwi mi grę troszeczkę. Nadal on ma lepiej, bez dwóch zdań, ale czas się kończy, to też jest ważne. Skoczek zagra tu i po prostu będę musiał z podkulonym ogonem zagrać tak, ale on mi zwiąże wtedy. Aj, będą niebezpieczne rzeczy. Wprawdzie tutaj, tutaj, no i zawsze się może, mogę uratować takim ruchem. Teoretycznie się mogę uratować. Choć jeszcze pomyślę, no... Nadal gość jest dobry. O, zablokował tutaj ten dostęp do f7, co ciekawe. Tylko, że grozi teraz takie posunięcie. Mądrze. Może w ogóle tak zagrać, ale on zbije po prostu. Nic się nie dzieje. Jak zagram tu, to on tu. Czy ja muszę grać h6 nawet w tym momencie? No tak, robi się ciężko. Bo tutaj te wieże szybko wchodzą, fajnie zagrał. Czy ja muszę tak? Może to jest ok, tu zbiję. I na chwilę żyję, powiedzmy. No dobra, B5. Bardzo mi się ten ruch nie podoba, ale chyba nie mam wyjścia. Liczę na to bicie, to byłoby najlepsze dla mnie chyba w tej pozycji. On może też wtrącić taki ruch, ale to wtedy tu i on tu. No takie małe zamieszanie, skoczek wejdzie i tam pozornie będzie coś straszył, ale nie wygląda to dobrze niestety. Niełatwe są te partie. Znaczy na własne życzenie, oczywiście trochę pograłem ryzykownie, także tutaj pretensje tylko mogę mieć do siebie, ale się nie przyjmujemy, spróbujemy walczyć do samego końca. No zresztą znacie mnie trochę, wyjście z wora to moja specjalność, chociaż to jest przypadkowa specjalność, tak bym powiedział. Dobrze, zagrał tak, więc muszę zagrać tak. Koniecznie bronić tu. I teraz grozi bicie, więc jak on wybije, to ja wybijam i jeszcze fajniej atakuję tutaj. Zawsze jest goniec F6, ale ja wtedy odchodzę. Jak albo tak, no i jako tako żyję, powiedzmy jeszcze. Bo raczej powinien wziąć tutaj pionka. Chociaż taka decyzja może niełatwa dla niego. Znaczy teoretycznie, bo chodzi mi o to, że on tu napiera, on chce atakować, więc zagranie tutaj tak troszkę to niweluje, ale zagrał, zagrał. Dobra. Muszę tak, chyba nie mam innego wyjścia. Czekaj, czy robię sobie kolejne związanie. Ojejku, podstawiłem. Tutaj. Aj, podstawka z mojej strony. Zapomniałem o tym. Przyznaję się bez bicia. No właśnie. To teraz już nieważne, czy zbiję tu, czy zbiję tu. Dla mnie to bez różnicy. Podstawiłem. To już wieża mniej. To już jest przegrana totalnie. No dobra, ale próbuję grać do końca. Tu będzie jeszcze strzał. Szach jakiś grozi. Aj, grozi wszystko. Nie no, wtopa jest totalna, bierze mniej. No ale patrząc na to, że on ma 2 minuty, więc może jeszcze spróbuję. Jakby miał minutę, to już w ogóle, ale 2 minuty to jest jeszcze bardzo dużo. Tylko on myśli.
Długo myśli niepotrzebnie według mnie. Bo jak mi zachowa gońca, to jeszcze spróbuję powalczyć. Ja tak bardzo optymistycznie patrzę na to, tak do końca optymistycznie, ale no myśli 20 sekund, żeby zagrać skoczkiem. Nie zagrał skoczkiem. To ciekawe. Mata chce mi jakiegoś wcisnąć. Może tak w ogóle? Nie, bo on da mi wtedy szacha. To tak. O, i zachowam sobie figurę, bo jak H3, to tutaj. Ten goniec będzie stał oczywiście fatalnie. Dobra, to muszę teraz tak odejść z jakichkolwiek związań. Jak wieża tu, to goniec tu. Wieża mniej. Ajajaj. No dobra, dobra. Widzę, co chcesz zrobić. Wszystko widzę, panie kolego. Chcesz mi tu zagrać teraz. Muszę chyba wybić tego. Muszę wybić, niestety. Pozycja jest arcytrudna. No tak, wymiany, wymiany. Jakieś prowizoryczne ruchy. Próba czegokolwiek. Prowizorka. Czas goni nas. Skoczek D4. Jakieś tutaj jeszcze złudne nadzieje. O, może tak. Ale G3 nastąpi. A tutaj? Teraz? Jak zagram szybko, to może się pomyli. Nie pomylił się. Kto rzuci mi pionka do góry? A niech się boi. Minutę ma. Gość ma minutę, ale wszystko zdąży. No właśnie. Oj, tu wymiana nastąpiła. Dobra, szybko gramy. 50 sekund. To kupa czasu. Nie obronię tego pionka. Nie obronię go. No dobra, chyba trzeba, słuchajcie, poddać. Dzięki. Trudno. Plan na 2300 będzie trudny w tym odcinku. Partia długotrwała, no ale tak to już jest. Gość coś mi pisał tutaj na czacie. Dlaczego nie rezygnuję chyba? No dobrze, trudno, czekamy sobie, muszą być spadki, oczywiście czasami się zdarzają, ale to było duże ryzyko z mojej strony. Powiem wam szczerze, że jestem przekonany, że jakbym na przykład grał sobie takiego speedruna bez komentarza, bez próbowania robić jakichś tam agresywnych super posunięć, tylko mega solidnie bym sobie grał, to myślę, że cel by był już osiągnięty. Bez kamery, bez niczego. To zwykle tak bywa, bo znaczy ja tutaj się nie chcę usprawiedliwiać absolutnie, tylko chcę wytłumaczyć, jaka jest różnica między takim właśnie graniem, gdzie nie trzeba nic mówić. Moi widzowie, którzy są od początku, to pewnie już się orientują w tym temacie. Tak to zwykle bywa. No dobra, lecimy dalej. D4. Trochę jestem już teraz nastawiony bardziej agresywnie, jeszcze bardziej agresywnie, żeby próbować tutaj szybko odbić pozycję. Zobaczymy w ogóle, jaki będzie debiut. Jest posunięcie skoczek na F6. Zagrajmy takie dziwactwo G4. No dziwactwo, oczywiście, prowokuje przeciwnika od razu do wybicia, żeby zagrać potem E4 i zagrać E5. Takie jakieś kombinowane rzeczy. Oczywiście on może zareagować w miarę prawidłowo. Nie, no nie zgadzam się na remis. Dlaczego? On może zagrać D5, ja zagram G5. Ten pionek tam agresywnie sobie będzie stał. Dobra, poszło bicie, gram E4. D5 tu jest raczej najlepszym ruchem. Chyba H3, tak. Zobaczymy, albo F3 w ogóle.
Może F3 w ogóle zagrać, żeby po odejściu zagram tu i żeby on nie miał ucieczki. To jest w ogóle czysta improwizacja już teraz, E5. Gość ma na pewno lepszą pozycję. Goniec D3, żeby tutaj goniec nie wyszedł. Będzie C5. Aj, E6 mogłem zagrać. Mogłem zagrać E6. Dobra, goniec E3, żeby po hetmanie tutaj był goniec. Dobra, wydaje mi się, że gambit kompletnie nie wyszedł mi. W ogóle mi ten gambit nie wyszedł. Jak ja zagrałem? Poczekajcie. Aha, tutaj trzeba było zagrać. Ten skoczek miałby może jakiś problem. Zagrałem trochę gorzej. Taka francuska trochę powstała, bez pionka. No skoczek musi bronić. Pewnie jakieś tam wybicia. Okej, tutaj strzały. Co, jak mu oddawać pionki, to chyba wszystkie już teraz, co nie? Skoczek tutaj. No niech bije na B2. Co mi już pozostało? Już poświęcać to więcej. Niech tam się zaabsorbuje tymi pionkami i niech je zbija. Spróbuję te figury szybciej wyprowadzić. A, i tu chyba podstawiłem prostą taktykę. Bicie, bicie i tutaj. On tego nie widzi cały czas. Niech będzie F4 zatem. Aha, szacha. No, władowałem się pod szacha. No mało widzę dzisiaj. No to odejdę królem. Jak będzie szach, to odejdę królem i tyle. A, król i tak nie potrzebował roszady. Bierze G1. Tutaj wprawdzie zagra G6. Będzie ciężko się przebić. Ale teraz jak mi się uda, to może F5 spróbuję. Ale chwilunia. Czy ja nie mogłem tak? Aha, bo on zbije tu. To i tak by zbił. Wtedy tu. Chodzi o to, że jak on tu. Dobra, bije. Chodzi o to, że jak on zbije, to ja mam B4. I skoczek już nie zbija z szachem. On musi teraz wybić na B2, według mnie. To się mogło udać teraz. No właśnie, ciekawe. Jedno jest pewne. Gość na pewno ma nową pozycję. Podobną do francuskiej, ale nową. Może nawet to jest lepsza wersja, ciężko stwierdzić. No, według mnie on musi wybić tu, ale pewnie się obawia, że ten hetman gdzieś tam się zapodzieje, przepraszam, ale ja się wysławiam. No to nie, no to B4, no to pionka odzyskałem jeszcze w fajnej wersji, tutaj takiej mocno atakującej. Okej, on próbuje. Próbuje mnie tutaj rozerwać. Chwila. Może taki ruch. Nie, bo on zbije i tu, bo fajnie skoczek by tam wszedł. Jak zagram tu, to się osłabi mi punkt C5, więc nie za bardzo mogę. Nie, no zagram chyba po prostu A3. Zagram A3. Jak zbije, to zbije tym i hetmanem odbije. No po prostu w ten sposób trzeba. Według mnie. B6, czyli jeszcze rozbija. Ale to zagram teraz tak. Aha, on ma bicie. Nie, tutaj. Dobra, to się trzyma C6. Dobra, B5. Chodzi o to, że jak on odejdzie, mam taki ruch. Aha, on zagra po prostu tu. No dobra, zagra, to zagram tak. Okej, C6, no i te pionki tam będą go męczyć do końca świata. Teraz jak on zagra tak, to skoczek na F3. Z atakiem na gońca, który ma wielki problem, się okazuje, bo nie ma ucieczki, a ja bronię sobie tutaj tego gońca na D3. No dobra, partia jest wygrana. Wyszło po błędach przeciwnika dosyć szybko. Nie, nie jest wygrana. Chwila, przecież skoczek F5. Ła, Krzysztof. Ale żeś popełnił fopa. Znaczy, może nie do końca, bo pozycja jest dalej dobra białymi, uważam. Tu trzeba zbić tego gońca koniecznie, żeby zyskać czarne pola. Ten goniec będzie wiecznie atakował punkt B6. Skoczek pójdzie tutaj, a ja zagram wtedy skoczkiem chyba na D4 albo na G3. Jeszcze się zastanowię. Na D4, chyba bez większej jakiejś różnicy. Różnopolowe gońce, a ten goniec nie ma nic do powiedzenia. Jeszcze A4 muszę przygwoździć. A to zdążę. Mogłem od razu, ale w sumie to nie ma znaczenia, bo wieża nawet jak A5 zagra, to tego pionka zawsze obronię. Chcę wybić tu. Choć z drugiej strony nie do końca może wybicie jest dobre, bo on zbije tym i goniec tu będzie miał pole na E6. To tak minimalnie trochę może mu ułatwia, ale nie muszę jeszcze zbijać na F5. Nie ma takiej konieczności. Mogę teraz zrobić 100 milionów ruchów. Zbił. No to zbijam gońcem. Pytanie, czy nie hetmanem od razu, żeby potem tu zagrać i jeszcze go sparaliżować bardziej. Tak zrobimy hetmanem.
Szybko zagrał tutaj. To wieża B1, bo nie mogłem wziąć pionka, bo po wybiciu wieża B8 i tego mi by szczesał. Więc wieża B1 bronię tego. Grożę tutaj wybiciem, więc on. Wieża B8? To ja wezmę tego. Wrócę tam. Nie muszę brać, bo wtedy jakoś tam otwieram linię zawsze. To nie jest konieczność, ale bardzo mi się podoba takie zagranie, które paraliżuje totalnie przeciwnika. A właśnie, tutaj wieża B4, dlatego żeby nie wpuścić hetmana na A3. Wieża tu wszystko broni. Grożę takim wybiciem. Ale też zobaczcie, wieża B8 i nie pozwala mi wejść gońcem na H4. Może coś tam skumał, ale pozycja jest tragiczna. No, hetman C5 to wybija mi, tam dwa pionki decydują. G5 nawet zagrał, proszę bardzo. To też jest jakiś pomysł. Zbijam na B6. On zbije tu pewnie. I wieża G1. Wieża niech gra, nie wpuszcza hetmana tutaj, to jest ważne. I ten pionek nieistotny. Tu już się liczy pozycja. Będę chciał wymienić hetmany, grając na C5. I ten pionek będzie zasuwał. Oczywiście on mi oddał tego piona, licząc na to pewnie, że jak zagram B6, to goniec się uwolni, ale to już będzie raczej za późno. I co teraz nastąpi? Co teraz nastąpi? F5 nastąpiło. Zbić mogę, jak tu, tam się pozycja sypie. No to biję. Skoro tak powiedziałem, to tak zagram. Dlaczego by nie? Zagram gońcem. A, otworzyłem gońca, ale ze mnie fujara. Przecież nie mogę, bo E5 nie dostrzegłem. Co ja w ogóle zagrałem? No dobra, Krzysztof, musisz teraz zagrać jakoś. Mega dobrze, bo zrobi się zaraz gorąco. Puściłem go tu niechcąco. Tak, zagram. On E5. Tu jakiś szach będzie groził. Jeden szach nic nie da. Pionek będzie zasuwał. Dobra, hetman C7 do obozu przeciwnika. On tak, na 100%. Tu jeszcze nie dostrzegłem takiego ruchu. Ale się dzieje. Ale tutaj wieża na G7 może być decydująca. Tak też uczynię. Wieża G7. Tak też uczynię, żeby grozić matem. Jeszcze nie wiem jak. Ale wygląda groźnie. Chodzi o to, że jak on da szacha, ja też odejdę. Tak, to tu. Szach. Tak ucieknę, żeby nie było szacha żadnego. Ok, to będzie groźby matowe będą. Czy to dobre? Pozwoliłem mu wyjść tym gońcem, nie? Zagrałem strasznie źle. Potem F5 trzeba było to trzymać. Bierze C8 grozi. To tak. Tak, bierze E7 grozi teraz. Bo on wieża C8, to wieża E7. A nawet hetman E7 wezmę po prostu gońca. I wygrana. Tak, myślę, że to będzie prostsze. Chociaż tak dla ciekawości i ładnego zakończenia, bo po wieża C8 tutaj, on tu i mogę zbić tu po prostu. No tak, to tak zrobimy. Jeżeli zagra wieżą tutaj na C8. Szacha dał, bo mógł. Chyba najbezpieczniej tutaj, żeby on nie mógł żadnego szacha mi teraz wykonać. Nie ma żadnego szacha. Król G1. Takiego szacha w sensie, żeby nic nie stracić. Chwila, żeby nie było mi sklików. No to bije. I co? Tu nie może przecież. A no to mat na B7. Ach, nie zdążyłem dać mata. Chociaż nie, zapis jest na macie. On się wcześniej poddał, jak widać. W jednej sekundzie się poddał i dałem mata ostro. Pierwszy raz coś takiego mnie spotyka. No dobrze, partia wygrana, jest dobrze. Szukamy sobie kolejnego wyzwania tutaj, kolejnego przeciwnika. 2278. Może nie będę tak mocno. No, nazwał mnie cheaterem, spoko. Haha, ciekawe.
Przeciwnik nazwał mnie cheaterem. Tutaj widzieliście, co napisał? A, napisał, że żartuje. No dobra, masz szczęście. Dobre to jest, dobre, dobre, dobre. Ktoś jak przegrywa szybko, to potem myśli, że ktoś oszukuje, że a ktoś może po prostu grać dobrze, albo szybko, albo ma dobry dzień. Może mu jedna partia wyjść i tyle. Ciekawe. No dobra. Łyk herbatki. Jeszcze jednego gracza poproszę. No teraz, jak widać, się długo wyszukują zawodnicy i to będzie największy problem, uważam, w tym speedrunie do pewnego rankingu. Jeżeli na przykład miałbym grać na 15 minut plus jakiś inkrement, no to okej, te partie byłyby, myślę, że bardziej wartościowe ze względu na długość czasu, ale będzie problem z wyszukiwaniem przeciwników. I to jest ten mankament. Co innego na przykład się z kimś umówić na jakiś mecz i grać na taki czas, ale niestety, no, w speedrunie, jak widać, nawet na 10 minut w przedziale rankingowym 20-50 w górę znaleźć kogoś jest troszkę trudniej. Trzeba chwilę poczekać. Oczywiście pamiętajcie, że zawsze można sobie przesunąć. 2357. Mamy to. D4, D5. Gramy. C4, E6, czyli gambit hetmański prawdopodobnie. Prawdopodobnie, tak. Goniec 7. Klasyczny gambit hetmański. Gram goniec na F4. Będzie roszada E3. Wszystkie figury działają tak, jak należy. Dobra, tu po C5. Dobrym jest ruchem wybicie. Znaczy, to jest jeden z wariantów. I tutaj nie pamiętam, ale chyba tak. Hetman C2 trzeba grać, żeby może zagrać wieżą na D1. Teraz A3. Tak. I tutaj fajny ruch to długa roszada. Z tego co pamiętam, tak się gra. Taki jest też wariant. Można w ten sposób sobie zagrać goniec na E7. Ok, to jest jedna z możliwości. G4 wygląda bardzo ciekawie. W sumie taki ruch mi się podoba, bo jak on zbije, to ja mogę trzasnąć tutaj, a wtedy tak. Chwila, bo on może tak. Jak zagram tu, to on może zbić i skoczek będzie wchodził tu i to się wszystko mu tam wyrówna jakoś. Skoczek D2, wiem, że jest takie ciekawe posunięcie, żeby się tu fajnie przestawić. Wprawdzie goniec uciekł, pułapek już nie będzie, ale pozycja, no właśnie, jest tak. Pytanie, czy chyba tutaj trzeba zagrać stępem na hetmana. Tak mi się to dobrze tutaj. Znaczy, może nie do końca mi się to kojarzy, tak czy tak trzeba, ale wydaje mi się, że można. Hetman C7, no właśnie, czy goniec na G3, bicie tutaj, bicie. Skomplikowane rzeczy się dzieją, ciekawe zresztą. Może tak. Może tu w ogóle, żeby spróbować zbić i wejść skoczkiem, to by było w ogóle genialne, ale jak zagram tu, to on mi po prostu zbije. I będę miał ze skoczkiem problem. Znaczy, zbije tu. Zresztą to też jest ciekawe. Dobra, zostawię gońca na G3. Zostawię tu gońca. On zbije. Ja zbiję gońcem. On może jakieś takie sztuczki próbować grać. Zawsze hetman E2 albo D3, w zależności gdzie skoczek by ruszył. To się troszkę wyrówna pewnie. Zagram tak. Zagram tak. Spróbuję wybić i wybiję tutaj i będę naciskał na skoczka. On goniec D7 prawdopodobnie. No okej, okay. I zejdziemy sobie królem. Celuję w pionka. F6 nie może podważyć. Wygląda chyba ciekawie. No goniec D7 wydaje się racjonalne. I królem będzie trzeba zejść koniecznie. Tu król musi uciec, bo to jest obowiązek przy długiej roszadzie, szczególnie przy otwartej linii. Tylko że też zobaczcie, że utrudniam trochę mu takie zagranie, więc no, tutaj ta wymiana na D5 jest chyba obiecująca. No ale gość 2357, no to już jest kawał gracza.
Czy on kombinuje, żebym ja tutaj sobie wybił to? Nie, dobra, król B1, szybciutko. Bez zastanowienia nawet. Ok. Jak zagram tak, to będę groził tutaj ze zbiciem na D7. Ja zagram tak mimo wszystko, bo zawsze mogę podeprzeć tutaj E4. Mogę zawsze zagrać wieżą na C1, ale pułapka to zawsze jest miłe dla oka, jeżeli się uda zdobyć pionka. Choć nie do końca to będzie takie może oczywiste, ale nie, raczej tak. Jak zagra ruch typu, nie wiem, tu pionkiem, no to po prostu jest strzał. Ale raczej wieża z F na D8, on to widzi. Karwan sobie ładnie schodzi ze wszystkiego. A też trzeba wziąć pod uwagę, że tutaj pionek może czasami paść. Aha, muszę też uważać na takie ruchy. Znaczy goniec teraz nie działa oczywiście, ale chodzi o związanie. Nie, no zawsze jest E4 na szczęście. Zastanawiam się, co powie z F na D8. Bo ciekawym może będzie po prostu wybicie tutaj, a tu już mnie znowu się ułańska fantazja odpali. To może być trochę chyba niepoprawne. Nawet bardzo. Ale zobaczymy, bo wieża tutaj, jak ja stanę wieżą tu, on zagra tak, ja mogę tu. O! A to bardzo ciekawe, że królem zszedł. Czy ja nie mogę zbić teraz tutaj? Czy on coś tutaj na mnie zastawi, jakąś pułapkę? Tak i tak. I co wtedy? Nie wiem. Zbijam. Nie widzę nic, więc zbijam. Znaczy, widzę to, co dla mnie jest korzystne, więc zbijam na F7. Wprawdzie z szachem nie, ale zbijam. Aha, to już mnie gość wyjaśnił. Znaczy, tu się też nic nie dzieje, bo gram tak, to jest raptem taka tylko wymiana, powiedzmy. Dobra, F3, on zbije tutaj, wieża zbije. No okej, może być, mi się podoba, hetman stanie na E4. Chociaż nie do końca, bo hetman B6 też jest dobre. Skoczek może mieć mały tutaj problemik. No bicie, bicie, tak się też dzieje. Może E4, też puszczam tutaj skoczka. Może taki w ogóle ruch agresywny, nie, bo to się nawet nie będzie agresywne. Może po prostu tak. Dobra, zagram wieżą na F1. Ciekawy jestem, czy ta struktura jest korzystna w końcówce dla mnie. Chyba tak, bo tu jest izolowany pionek. Liczę na coś takiego tutaj, że nastąpi wymiana. Jak będzie trochę wymian, aha, bo zawsze po hetman B6, a przecież mam król A2. I tu się będę trzymał, więc solidnie. Teraz solidniej troszeczkę. Wieża F1, po prostu bronimy pionka. Jak on zdwoi tutaj, to hetman E4 znowu z obroną, więc myślę, że okej. No dobra, to hetman E4. Hetman na E4 powinien stać bardzo dobrze, bo blokuje tutaj jakieś E4, żeby się nie otworzył goniec. Tutaj tak, ten ruch wiedziałem. Król A2 muszę zagrać od razu. Jasne, tutaj może być jakiś taki ruch typu koń A5, to po prostu wybiję i będę chciał wymienić. Tu wszelkie wymiany chyba będą korzystne dla mnie, bo pionek na E5 finalnie będzie słaby teoretycznie. Znaczy, no praktycznie chyba też. H6 nastąpiło. Dobra. Przeciwnik mi pozwala na takie hulańce. Czy to jest ok? Powinno być to w porządku. Chwila, bo tutaj. Tutaj to hetman. Dobra, to się broni. Dobra, to mogę sobie pozwolić na to. On jak zagra tu, to nie będę mógł tak. Będę musiał wrócić wieżą. To wrócę na przykład na D3 z obroną i z opcją zdwojenia. Tak troszeczkę tutaj przeciwnika chcę postraszyć takim ruchem. Niech się boi, a co? A co? Niech się boi. Ok, goniec G5. Tutaj mnie atakuje. Dobra, pokornie wracam. Chwila. Też takie ruchy są. Ale nie, solidnie, solidnie. Wracamy, bronimy, bronimy, stabilizujemy. Postraszone, on postraszył i gramy dalej.
Ta wieża na D3 może bardzo dobrze działać tutaj na trójce w obronie i w asekuracji, w ataku nawet może. Może gońca w ogóle przestawię teraz z E1 na C3. To też jest ciekawe. On pasywnie zaczął się bronić, więc ja szybko gońca przestawiam. I co ciekawe, nie pozwalam wymienić skoczków. Jak sobie tutaj postawię gońca, to będzie w ogóle chyba bardzo dobrze. On jest świadomy, że moje figury tutaj w centrum stoją dobrze. Nie pozwalam na jakieś ugryzienie sobie, znaczy nie pozwalam mu na ugryzienie mnie, mówiąc w cudzysłowie, czyli gdzieś tam dobranie się do jakiejś słabości. Więc sądzę, że tu jest po prostu dobrze. No coś kombinuję. Oczywiście czas leci. 4 minuty mu zostały. Co on tutaj? Hetman na B5. Okej. Nie widzę nic takiego, jakiegoś. Dobra, tutaj będzie groziło bicie. Okej. Wszystko widzę, wszystko widzę. Chodzi o to, że jak zagram wieżą tu. Znaczy, w ogóle grozi bicie na F3 z jego strony. Bo hetman tutaj patrzy. Mogę tak zagrać. A czy to nie jest zbyt ryzykowne? Żeby trochę osłabię sobie ten punkt. Nieco sobie osłabię. O właśnie, potem goniec tam wejdzie. Nie chcę tego, nie chcę tego. Może tak po prostu teraz. O, wtedy wróci. Zobaczymy, czy będzie powtarzał ruchy. Też na zasadzie sprawdzenia. Muszę zagrać tu broń wieży. Zobaczymy, czy tak. I jak wrócę, czy zagra tak. Jeżeli tak, to. O, jednak. A, tego nie widziałem. Tego nie widziałem. I tu mnie atakuje, tu mnie atakuje. No dobra, to mnie trochę złapał. Przyznam się szczerze. Tylko ten pionek może nie jest aż tak istotny, bo tu się wieża otworzy, tam już ataki jakieś widzę F4. Już jakieś rentgeny w głowie mi chodzą. Tutaj, tutaj. Tutaj. Tutaj, tutaj. Skoczek pilnuje. Może tak w ogóle najpierw. Tak zagramy. Zagram tak, żeby na E3 mi nie zbił. I jak on zbije pionka, to pójdę na całość. F4, proszę bardzo. Zobaczymy, jak zareaguje. Teraz pytanie, czy ja tutaj nie mam jakichś sztuczek? Nie no, wybić muszę chyba, wybić muszę. On zbije wieżą i po prostu to wymienię. Albo wóz, albo przewóz. Ta wieża też na E8 będzie miała działanie lepsze, bo na D8 nie miała. A jednak nie. Słuchajcie, mądrze gra. Bardzo mądrze gość gra. Straszmy go. Straszmy go zatem. I wieża H1. Bo wieża na H1 tu będzie działać. Tylko czy ja się wyrobię z tempami? Czy ja się tutaj wyrobię? Może tak w ogóle teraz. Hetman ma jakieś ciekawe odejście. A wieża zawsze będzie miała opcję taką. Dzieje się trochę, muszę przyznać. Bo teraz po odejściu hetmanem właśnie zastanawiam się, czy to działa. On mi zbije. Tu. Może nie działać. Bardzo nie chcę tego gońca oddać, ale chyba nie mam wyjścia. A jak zagram tu, on mi trzaśnie. Tak. 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 To się porobiło. Bo nie jest to do końca takie wszystko proste. Goniec na F6. Goniec F6. Nie chcę za bardzo zbić, bo wieża tu od razu będzie broniła. Może zwyczajnie odejść. Wygląda to mega dziwnie. Ale może to jest jakaś metoda w tym, żeby ten goniec trochę tutaj przeszkadzał. On zagra tak.
Bardzo źle to wygląda. Podejdę do końca. Może tu. Tutaj. Może tak, no faktycznie, może tak trzeba. Może gonię C5, żeby ten pionek chociaż zrobił wolny. Może tak. Ta wieża też dobrze się tutaj, dobrze sobie radzi. Czasu się zrobiło mało. O właśnie. Tutaj gadu gadu, pozycja ciekawa. No będziemy myśleć, ten skoczek może wejdzie do gry. Goniec na E5, jakieś związania oczywiście istnieją. Trzeba się liczyć z hetmanem G6, mam nadzieję. Poszło bicie gońcem, to ciekawe. Okej. Chyba tak. Dobra, muszę szybko decyzję podjąć, tak. Nie, tak zagramy. Tak. Tutaj, żeby celować. Aha, on ma wieża F2. No ma. Zapomniałem, że hetman też broni. Ale tak niełatwo zagrać. A, związał mi pięknie. Dobra, tak zagramy. On tu, ja tu. Żeby bronić skoczka, odejść królem i zagrać skoczkiem. Wieża C8 jeszcze ma. No ma wieża C8, trudno. Mi weźmie po prostu. Dobra, wieża E1 bronię tego swojego piona. Coś mi pozostało. Czasu się robi mało. Muszę królem zejść szybko. Najlepiej na A1, żeby skoczek się nie wyrobi. Tak. Kurczę, taki ruch ma. Muszę tu. Muszę tu, skoczek ma problem, muszę jakoś go zaasekurować. No właśnie. Wieża tutaj. Te związanie, paskudnie to wygląda. Pograłem. Jak pograłem. No tak, czyli jakaś taka obrona, pionek zostaje, coś tam. Za dużo dobrego tu się nie podziało z mojej strony, niestety. Ciężka partia. Tak, bronię i zagram zaraz tutaj, nie? Bo muszę w ten sposób. Pozycja przegrana. Powiedzmy sobie to jasno. Tutaj. Ojejku, podstawiłem wieżę. Co ja zagrałem? Już. Po prostu myślałem, że on tutaj zbije. To już czas. No dobra, trudno. No widzicie, no taki bywa. Szkoda. Szkoda, kurczę. Teraz troszkę jestem zły, bo dobra pozycja była. Dobra była pozycja. No cóż, refleksja jest taka, że przegrałem. Trzeba się przyznać do tego bez bicia i tyle. Gość był lepszy. Dzięki. Widzimy się w kolejnych odcinkach.